elementem polskiej siatkarki o krok, o jeden duży krok od mistrzowskiego tytułu. Do 17, do 14. No i teraz pytanie, jak to wszystko potoczy się w trzeciej partii. Greccy kibice wierzą jeszcze w to, że ta gra ich zespołu może ulec zmianie, że to Polki mogą się załamać, że coś może zaciąć się w tym dobrze funkcjonującym zespole, a to nieliczni Polacy na trybunach, bardzo szczęśliwi i zadowoleni, bo to, co widzą, napawa optymizmem i dumą. W tym momencie każdy polski kibic siatkówki jest z drużyną Andrzeja Niemczyka. Zaczyna się trzecia partia. Polki w swoim najlepszym ustawieniu. 2 do 0. No nic już nie mają do stracenia. Teraz Turczynki muszą zagrać ponad swoje możliwości, bo Polki naprawdę dzisiaj ciężko przejść, o ile męczyły się w meczu z Włoszkami. Przegrały to spotkanie. Niewiele brakowało. Faktycznie Polek nie byłoby w tej czołowej czwórce, no ale awansowały z drugiego miejsca. Przegrały tylko jeden mecz. Włoszki przegrały dwa spotkania i stąd trzecia lokata w grupie. I tylko walka w gronie zespołów walczących o miejsca 5-8. Zresztą Włoszki przegrały z Rosjankami. To Rosjanki wywalczyły piątą lokatę, a Włoszki zajęły ostatecznie szóste miejsce w tym turnieju. A kto będzie mistrzem Europy? Na razie wszystko wskazuje na to, że to będą siatkarki w biało-czerwonych strojach. 1-1 w trzeciej partii, ten blok był autowy. I zepsuta zagrywka, dużo błędów własnych po stronie Turczynek. Zepsuły sporo piłek w tych pierwszych dwóch setach, serwując. Atakowały często w aut. Były przecież również uderzenia piłki w siatkę. Dorota Świeniewicz, niezła zagrywka, ale bardzo dobra teraz odpowiedź rywalek. Atak z lewego skrzydła. Nasze panie troszeczkę źle ustawione w obronie. No, ten trzeci set może być najtrudniejszy dla polskich siatkarek. Demir, często jest tak, że zespół prowadzący 2 do 0 i mający olbrzymią przewagę w trzecim secie troszeczkę się dekoncentruje, traci mobilizację, skupienie i to czasami wykorzystują przeciwnicy. Ale Polki na razie nie widać po nich, aby tak właśnie miało się stać. Do każdej piłki podchodzą z należytym szacunkiem, skupieniem, koncentracją. One czują, że są bliskie osiągnięcia życiowego sukcesu. Byłoby wspaniałe, historyczne zwycięstwo. Pierwszy złoty medal mistrzostw Europy. Brawa dla Małgorzaty Niemczyk. Naprawdę słowa uznania dla Magdaleny Śliwy. Rozegranie w dzisiejszym meczu perfekcyjne. Kombinacyjna gra. Turczynki naprawdę niewiele mogą zdziałać, choć od czasu do czasu jeszcze próbują. Aysun Özbek teraz z obiegnięcia. Trudno powiedzieć, żeby się wybijała teraz z jednej nogi, właściwie z obu nóż. No ale najważniejsze dla jej drużyny jest to, że ten atak był skuteczny. Cóż z tego, skoro odpowiedź Polek jeszcze lepsza. Proszę spojrzeć. Małgorzata Glinka po skosie, mocno, pewnie. No i Turczynki były bezradne w obronie. Maria Wiktora w przysiadce pozostała w tym trzecim secie na boisku. Zmieniła Agatę Mróz. No, brawa dla rozgrywającej Bahar Urdżu. Teraz oszukała Dorotę Świeniewicz. Maria Wiktora w ogóle do tej piłki nie skakała. Urdżu na zagrywce. Wróciła piłka do ataku Wiktoras. Trzeba poprawić to na skrzydle, ale
Tutaj nie była chyba przygotowana do końca do tego ataku, do zbicia piłki Małgorzata Glinka. Musiała trochę gonić piłkę. No i szaleństwo na trybunach. Kurczynki punktują. Dobra obrona w ekipie rywalek. Uwaga! Jest punkt dla reprezentacji Turcji. Naslihan Demir teraz punktuje. Kurczynki prowadzą 7-5. No, mówiłem o tym, ten trzeci set może być najcięższym, najtrudniejszym. Tak jak w turnieju typu Mistrzostwa Europy, mówi się, że najtrudniejszy jest mecz półfinałowy, bo zwycięstwo daje już upragniony medal, a porażka może pozbawić medalu w ogóle, bo różnie może być w spotkaniu o brąz. Tak tutaj w meczu finałowym, tym najważniejszym i najtrudniejszym momentem może być właśnie trzecia partia spotkania. Ożywili się tureccy kibice. Maria Liktoras teraz ryzykowała, ale nie trafiła dobrze w piłkę. Błąd. I 8-6 w tym trzecim secie prowadzą tureckie siatkarki. No to jest pierwsze takie prowadzenie Turczynek. Teraz wielka mobilizacja w naszej ekipie. Widzą Państwo, teraz Andrzej Niemczyk udziela fachowych rad i podpowiada swoim podopiecznym, co powinny zrobić, aby odwrócić losy w tym secie i zakończyć finał w trzech partiach. Nie warto ryzykować, trzeba się zmobilizować na kolejne piłki. Kanigoglu. Dobre teraz przyjęcie i fantastycznie teraz Magdalena Śliwa. Cóż to za kunszt i zagranie polskiej rozgrywającej. Taka kiwka, wolne pole na 8 metr i zdruzgotane, załamane przez chwilę były Turczynki. Nie obronią tego Polki, nie podbije tej piłki Małgorzata Glinka. Troszeczkę za bardzo do środka ustawiła się teraz Małgorzata Glinka. To był atak po dużym skosie. Gdyby tam o pół metra stała do przodu, bliżej siatki, zapewne sięgnęłaby piłki i mogłaby zagrać w obronie. Punkt przewagi Turczynek. Dorota Świniewicz. Szybko teraz starają się grać Turczynki, ale bardzo czujnie Polki teraz przy siatce. No i psują tę piłkę, a konkretnie Natalia Kanigoglu. I już jest remis, 9-9. Jeszcze raz Dorota Świniewicz. Rozegranie teraz na prawe skrzydło. Leworęczna Demir nie kończy tego ataku, a Polki znowu triumfujące w tej akcji. Brawo, Małgorzata Niemczyk. W bardzo dobrej formie, w bardzo dobrej dyspozycji. No i już zapomniały Turczynki o tej swojej dwupunktowej przewadze w tym secie. Pięknie palcami teraz do Małgorzaty Glinki. Magdalena Śliwa, Glinka zaryzykowała. Turczynki mogą tylko przebić piłkę na stronę Polek i teraz spokojnie rozegranie na skrzydło. Ach, pojedynczy blok. Okazała się teraz Estra Gymysz. Małgorzata Niemczyk po raz pierwszy zablokowana w ten sposób w tym finale. I ożywili się od razu tureccy kibice. Znowu zmiana w tureckiej ekipie. Z ósemką pojawia się Kuygan. Demir na zagrywce. Ale dużo piłek dzisiaj ta siatkarka psuje, kiedy serwuje. Widzą Państwo, bardzo duży aut. No i oglądamy znowu tą podwójną zmianę, teraz na rozegraniu Celik Pelin, która zmieniła Bahary Urdżur i Katarzyna Skowrońska. Tureccy kibice chcieliby, aby zepsuła tę zagrywkę, ale Skowrońska znowu fantastycznie serwuje. Błąd przyjęcia wykorzystują koleżanki. Jest 12-10 dla Polek. Brawo. O czas poprosił teraz trener reprezentacji Turcji.
Katarzyna Skowrońska, która tak doskonale serwuje w tym finale. No trzeba przyznać, w świetnej dyspozycji i znowu dobre nastroje, dobre humory w polskiej ekipie. Jeszcze od czasu do czasu podpowiadający coś tam trener Andrzej Niemczyk swoim zawodniczkom. W bardzo dobrym nastroju jest Alojzy Świderek, który widzi świetnie grające Polki. Naprawdę niewiele trzeba podpowiadać. Tak doświadczone zawodniczki jak Niemczyk, Śliwa czy Świeniewicz wiedzą, co mają robić. Glinka, choć młodsza, gra na fantastycznym poziomie. To samo dotyczy Skowrońskiej, Dominiki Leśniewicz i Marii Liktoras, która zmieniła bardzo dobrze dysponowaną w tych mistrzostwach i również na początku tego finału Agaty Mróz. Znowu dobra akcja. No i przypomniała o swojej obecności przy siatce rywalką Maria Liktoras. Wykorzystała swoje świetne warunki fizyczne i zmiana w polskiej ekipie na pozycji rozgrywającej. Magdalena Śliwa opuszcza boisko. Izabela Bełcik, młodziutka siatkarka, dostaje wielką szansę od Andrzeja Niemczyka występu w finale Mistrzostw Europy. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła. Pierwszy kontakt z piłką, rozegranie na środek. No nie udała się ta akcja Polkom. Mogły się spodziewać Turczynki, że być może Bełcik zagra właśnie piłkę na środek. Izabela Bełcik, 23 lata, Gdynia Gdańsk. I cóż za odpowiedzialność i wezwanie. Dobrze w obronie grają Polki, ale warto skończyć tę akcję, zdobyć punkt i zrobić przejście. Małgorzata Niemczyk-Wolska. No i teraz powinno się już łatwiej grać Izabeli Bełcik. To były pierwsze nerwowe piłki w tym finale młodziutkiej rozgrywającej. Ona ma 23 lata, Magdalena Śliwa 34, 11 lat różnicy. Tyle lat Magdalena Śliwa musiała poświęcić tej dyscyplinie sportu, aby osiągnąć tak fantastyczny poziom. Udana akcja Turczynek, znowu Hani Koglu nęka nas atakiem na lewym skrzydle. Zacięta jest ta trzecia partia, na razie punkt za punkt. Bachar powraca na boisko. Skupiona Małgorzata Glinka. No, polskie siatkarki zdają sobie doskonale sprawę, że ten trzeci set trzeba wygrać. Nie można pozwolić rywalkom na zwycięstwo choćby w jednej partii, bo potem może być bardzo ciężko, bardzo trudno o sukces. I Maria Liktoras. Palcami teraz przyjmują zagrywkę naszej środkowej Turczynki. Nieporozumienie. Pogubiła się teraz rozgrywająca ze swoją koleżanką. Nie to tempo akcji. Nie ta kombinacja i w efekcie Polki powiększają swoją przewagę 16 do 13. Odskoczyły teraz z wynikiem na 3 punkty. Druga przerwa techniczna w tym trzecim secie. Przypomnę, polskie siatkarki w finale Mistrzostw Europy 2003 roku w Turcji, w Ankarze, prowadzą z Turczynkami 2 do 0 w setach po wygranych do 17 i 14, a teraz 16 do 13 w trzeciej partii. I naprawdę przeszczęśliwy Alojzy Świderek, który czuje, że ten sukces jest już bardzo blisko. Widzi, że jego zespół gra bardzo dobrze. Bardziej skupiony i poważny jest na razie Andrzej Niemczyk. Przed wyjazdem mówił odważnie o tym medalu, bo to troszeczkę przypomniało kibicom polskiej siatkówki te odważne deklaracje Huberta Wagnera, kiedy wyjeżdżając ze swoimi siatkarzami na najważniejsze imprezy mówił: interesuje mnie tylko złoto. No i okazuje się, że w sporcie, w siatkówce do odważnych świat należy. No ale na pewno Andrzej Niemczyk nie mówił tego bezpodstawnie. On wiedział, na co stać jego zawodniczki. Wiedział, co mogą zdziałać tutaj na turnieju w Turcji. Zresztą Andrzej Niemczyk doskonale zna turecką siatkówkę. Tutaj przecież wiele lat pracował i to z sukcesami.
Trzeba jeszcze dokończyć tego seta. Nie jest łatwo. Turczynki wzięły się do pracy. Walczą bardzo ambitnie o każdą piłkę. Grają wyblokiem Polki. Świetnie w obronie. Przebijamy tę piłkę. Gra toczy się dalej. Zatańczyła piłka na siatce. Już nie można było tutaj nic zrobić, ale brawa, brawa dla Polek za tą ofiarność, poświęcenie. Tu proszę zobaczyć, Małgorzata Niemczyk podłożyła fantastycznie rękę pod piłkę. Można było kontynuować grę, ale punkt zdobyły Turczynki. Brawo, Polki, druga linia, atak spoza linii trzeciego metra. Idealnie w dziewiąty metr. No Małgorzata Glinka gra jak pani profesor. I zmiana powrotna, Magdalena Śliwa wchodzi na boisko. Izabela Bełcik opuszcza plac gry. Kilka minut spędziła na boisku w tym finale. To dla niej będzie na pewno, jeśli Polki triumfują, fantastyczne wspomnienie. Świetna znowu zagrywka Magdaleny Śliwy. Taka zmiana w takim momencie. O to właśnie chodziło Andrzejowi Niemczykowi. Widział, że nasza rozgrywająca w tym meczu, jeśli chodzi o serwy, naprawdę spisuje się wyśmienicie. Dużo błędów w przyjęciu popełniały Turczynki, kiedy przyjmowały zagrywki naszej rozgrywającej. No i w tym momencie zmienił Magdalenę Śliwę, znowu wprowadził to pole serwisowe. No i efekt od razu nastąpił taki, jaki byśmy sobie życzyli. Dobra zagrywka, punkt przyjęcia i punkt Polek. No Turczynki powoli chyba już tracą nadzieję na sukces, bo znowu rośnie przewaga biało-czerwonych. A to powtórki pięknych akcji. I Małgorzata Glinka ponad blokiem. Tu świetnie było w tym ujęciu widać, jak atakuje, na jakim pułapie łapie piłkę Małgorzata Glinka. Dobry blok! Katarzyna Skowrońska z Małgorzatą Glinką. Cudownie teraz Skowronek spisała się przy siatce. I jest kolejny punkt dla naszej drużyny. Śliwa, znowu złe przyjęcie Natalii, sposobem dolnym, muszą dogrywać sobie piłki. Demir była bez szans, a Polki punktują akcja za akcją seriami. I już 20 do 14. Turczynki już chyba pogodzone z porażką. Widzą, że niewiele można zdziałać. Polki w doskonałej, mistrzowskiej dyspozycji, tak śmiało można powiedzieć. Jeszcze punkt Gejmesz. Turczynki, podobnie jak Polki, w fazie grupowej przegrały jeden mecz. Później zwycięstwo w półfinale nad Holenderkami 3-0. Polki pokonały w 5 setach Niemki, a zatem powinny być troszeczkę bardziej zmęczone, ale tutaj grają bardzo swobodnie, na luzie. Rywalki popełniają błędy, a Polki kroczą do zwycięstwa po pierwsze w historii polskiej siatkówki złoto mistrzostw Europy. Fantastyczna sprawa. No już widać po tym uśmiechu Małgorzaty Glinki, że one czują, że za chwilę będzie po wszystkim. Trzeba to jeszcze tylko dokończyć, ale na razie przełożona ręka tureckiej siatkarki. Tak w tym momencie widać to. I sędzia przyznaje nam piłkę i 23 punkt. Jeszcze dwa punkty. No i nastąpi eksplozja radości. Dorota Świeniewicz, spokojna zagrywka, bez ryzyka zbędnego. I ponownie na lewym skrzydle skutecznie Gymysz. Osiem medali polskich siatkarek w mistrzostwach Europy, ale nigdy jeszcze nie było złotego. Demir teraz lewą ręką mocno uderzyła piłkę z zagrywki. Kontratak Turczynek. Czujnie Polki teraz przy siatce. Jeszcze jeden atak, tym razem z lewego skrzydła i w końcu Gymysz zablokowana. Poczekały do trzech razy sztuka, można powiedzieć. Dwa punkty w krótkim odstępie czasu zdobyła Gymysz na tym lewym skrzydle, ale trzecia próba już się nie powiodła. No i proszę Państwa, Katarzyna Skowrońska, matchball dla polskiej reprezentacji. Pierwsza piłka, mocna zagrywka i jak niewiele brakowało do szczęścia, a Katarzyna Skowrońska skończyłaby ten mecz w przepięknym stylu.
fundując rywalkom asa. No i teraz drugi meczbol. Esra Gymysz, Polki przyjmują Śliwa. Do kogo? Małgorzata Niemczyk-Wolska. Atak z obiegnięcia i szał radości w polskiej ekipie. Taniec radości złotych dziewcząt z Polski. Szczęśliwi kibice, ale najbardziej siatkarki, ich trenerzy i polscy kibice. Wspaniały sukces. Agata Mróz. Chyba najwyższe wyskoki w karierze. Prawie pod sufit i płacz, łzy szczęścia, ale trudno się dziwić Polkom. Wspaniała gra w całym turnieju i najwspanialszy finał. 3-0, widzieli Państwo ten wynik. Przepiękna sprawa. Katarzyna Skowrońska, polskie dziewczęta również na trybunach. Cudownie, gratulacje od tureckich siatkarek. Turecka publiczność troszeczkę załamana, przygaszona, a Polki teraz prezentują taniec radości. Wspaniały finał, 3-0, zwycięstwo do 17, do 14 i do 17. Andrzej Warych, który również tańczy z tymi pięknymi polskimi złotkami, pamięta doskonale czasy Huberta Jerzego Wagnera i złote czasy polskich siatkarzy, kiedy zdobywali medale i tytuły na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich, ale to było dawno. Teraz złote są polskie siatkarki. I oto końcowy ranking. Polska, Turcja, Niemcy, Holandia, Rosja, Włochy, Bułgaria i Rumunia. Tak wygląda ósemka Mistrzostw Europy z 2003 roku i ceremonia wręczenia nagród. Jako pierwsze pojawiają się na boisku reprezentantki Niemiec, drugie wchodzą Turczynki, a za nimi mistrzynie Europy, polskie siatkarki. Magdalena Śliwa, kapitan zespołu, na czele, za nią Dominika Leśniewicz. Ale skład mistrzyni Europy za chwilę będziemy mogli Państwu przedstawić, kiedy one już staną na tym najwyższym stopniu podium. Bardzo szczęśliwe. Niemki też zadowolone, bo w meczu o brązowy medal pokonały Holenderki w 5 setach. Dużo, dużo na tych Mistrzostwach Europy spotkań 5-setowych. Niemki pokonały Holenderki w tiebreaku 18-16. Równie dobrze to Holenderki mogły dzisiaj uczestniczyć w tej pięknej uroczystości, ale to jednak Niemki. One teraz w geście triumfu wznoszą ręce w górę. Przegrały półfinał w 5 partiach z Polkami. No i na pewno jest dla nich jakimś pocieszeniem to, że przegrały z mistrzyniami Europy, a teraz szaleństwo na trybunach. Tureckie siatkarki z srebrnymi medalistkami Mistrzostw Europy. I to, proszę Państwa, pierwszy medal dla żeńskiej tureckiej siatkówki w historii. Turczynki nigdy nie stanęły na podium, nigdy nie zdobywały medalu na Mistrzostwach Europy w kategorii seniorek. Przez tyle lat, aż w końcu Turcja zorganizowała Mistrzostwa Europy w 2003 roku. No i bardzo się opłaciło. Turczynki dobrze się przygotowały do tego turnieju. Awansowały bez problemu do półfinału. Później zagrały świetny mecz z Holenderkami. Wygrały 3-0 do 17, 22 i 22. No i wystąpiły w finale. Ale w finale najlepsze były Polki. I oto one na naszych ekranach. Wspaniała złota drużyna. Katarzyna Skowrońska, Izabela Bełcik, Magdalena Śliwa, Anna Podolec, Małgorzata Glinka, Dorota Świniewicz, Agata Mróz, Małgorzata Niemczyk-Wolska, Joanna Mirek też jest w tej ekipie. Obecna duchem Dominika Leśniewicz, Maria Liktoras, Aleksandra Przybysz. A duet trenerski to Andrzej Niemczyk i Alojzy Świderek. Jesteśmy mistrzami, śpiewają polskie siatkarki. Niektóre bardzo wzruszone, szczególnie Agata Mróz. Przecież ona już przerwała swoją karierę, nie grała, wróciła do sportu, wróciła do wspaniałego siatkarskiego poziomu. I teraz może wspólnie z koleżankami świętować sukces, ale wszystkie są bardzo wzruszone. Katarzyna Skowrońska, młodziutka zawodniczka, podobnie jak
Agata Mróz już na najwyższym stopniu podium i te rezerwowe w dzisiejszym meczu, które odegrały także bardzo ważną rolę w tych mistrzostwach, w całym okresie przygotowań. I teraz ten piękny moment. To jest, proszę Państwa, 28 września 2003 roku. Ankara, Atatürk Spor Salon i puchar dla triumfatorek Mistrzostw Europy w dłoniach polskich siatkarek. Dla Magdaleny Śliwy, Doroty Świeniewicz, czy Małgorzaty Niemczyk, to wspaniały moment w karierze, bo one czekały na ten medal Mistrzostw Europy. Grają w reprezentacji Polski od wielu, wielu lat. I teraz widzą Państwo wspaniały taniec radości na podium siatkarek w biało-czerwonych dresach. Polki mistrzyniami Europy 2003 roku. Wspaniały sukces, realizacja założeń, zamysłów trenera Andrzeja Niemczyka. Srebro dla Turczynek, brązowe medale dla reprezentantek Niemiec. I przed nami, proszę Państwa, wspaniały moment tego turnieju. Najcudowniejsza z chwil, jaką mogą wyobrazić sobie sportsmenki. Mazurek Dąbrowskiego na Mistrzostwach Europy. Mazurek Dąbrowskiego dla polskich złotych siatkarek. Thank you.